po schudnięciu takie same porcje, które spożywaliśmy wcześniej i które trzymały naszą wagę na jednym poziomie, teraz już będą porcjami, które będą powodowały u nas tycie, a jednocześnie apetyt będzie nas zmuszał do spożywania wręcz większych porcji niż wcześniej. Stąd efekt jojo. Jak temu przeciwdziałać? Jak się przed tym uchronić? Zalecałabym przede wszystkim skupienie się nie tyle na utracie wagi całkowitej, co na zmianie proporcji masy mięśniowej do masy tłuszczowej. Desperackie dążenie do utraty masy całkowitej, czyli takie typowe, intensywne odchudzanie się wraz z głodzeniem, wraz z jakimiś szalonymi dietami, bardzo niezdrowymi, z góry potraktowałabym jako kroki sabotujące nasze rezultaty na dłuższą metę. Ludzie często się zniechęcają, jeżeli przy wkładzie wysiłku po miesiącu utracili przykładowo 3 kilo czy 5 kilo. Nie satysfakcjonuje ich to i często zniechęca, jeżeli faktycznie włożyli w to dużo pracy. I odwrotnie, bardzo się cieszą, jeżeli w miesiąc schudną 10 kilo. A powinno być odwrotnie. Czyli już na samym początku musimy do czego innego dążyć, zupełnie inne sobie cele postawić. W zupełnie inny sposób do tego dążyć. Ja osobiście bardziej cenię trening, zmiany nawyków, te, które jesteśmy w stanie wprowadzić na stałe, albo przynajmniej dążenie do trwałych zmian nawyków, wielu różnych nawyków, nawet analizy naszego trybu życia w całości i naszego sposobu odżywiania, szukania tych punktów, w których możemy coś zmienić i będziemy w stanie to zmienić na stałe. Chodzi o takie zmiany, które na przestrzeni lat dadzą nam trwałe efekty. Praca intelektualna, zrozumienie tych wszystkich mechanizmów, rozpoznawanie sygnałów naszego organizmu, rozumienie naszego organizmu. Przede wszystkim na to bym postawiła. Natomiast gwałtowne schudnięcie na skutek czegokolwiek raczej traktowałabym z niechęcią. Ja sama osobiście wielokrotnie w ciągu swojego życia gwałtownie traciłam na wadze, nigdy w sposób celowy. Na ogół było to spowodowane jakimś nagłym, dużym stresem, takim na przykład jakim był poród. Po porodzie schudłam 30 kilo błyskawicznie. Takim to było dla mnie wielkim wyzwaniem. Akurat w tamtym okresie tę wagę mi się udało zachować, bardzo niską wagę, niedowagę wręcz, przez kilka lat po porodzie. Ale to z tego powodu, że ten stres był rozciągnięty przez kolejne lata. No i też mój organizm w pewnym momencie już się przyzwyczaił do tej bardzo niskiej wagi. Już zaczął traktować to jako moją wagę normalną. Natomiast w innych okresach życia, kiedy również gwałtownie traciłam na skutek jakiegoś nagłego stresu, dokładnie doświadczałam tego, o czym mówiłam. Po tygodniu utraty apetytu, utraty no czasem nawet 10 kg wagi, bo jednak najintensywniej odchudza nas stres. Hormony stresu bezpośrednio atakują tkankę tłuszczową. Czyli czy jest to stres naturalny, czy są to sztuczne stymulanty powodujące stres, to jest to najbardziej błyskawiczny efekt odchudzania, bardziej większy chyba niż głodówka. Ale co się działo po takim błyskawicznym schudnięciu? Oczywiście, że później nie wracałam do diety takiej jak sprzed tego momentu, kiedy zaznałam tego stresu, tylko mój poziom leptyn tak się obniżył i w momencie, kiedy moje hormony stresu także opadły i odzyskiwałam już naturalny apetyt, to ja wtedy nie miałam zapotrzebowania na 2000 kalorii, tylko ja po prostu byłam głodna i ciągle głodna. Czyli wyraźnie obserwowałam ten efekt spadku leptyn w momencie, kiedy utraciłam tkankę tłuszczową. Więc ja już wiem, że te gwałtowne skoki wagi nie prowadzą do żadnych dobrych, trwałych efektów. Bo spadek leptyn to powoduje takie uczucie, że ty nie jesteś w stanie o niczym wręcz innym myśleć. Czujesz się tak głodny, jakby cię właśnie wypuścili z obozu koncentracyjnego, pomimo, że przed chwilą nawet zjadłeś obiad. Ja naprawdę głęboko współczuję osobom, które już doprowadziły się do stanu leptynooporności. A to jest taki stan, kiedy człowiek je i nie może się najeść. Zjadł i dalej jest głodny. Jeżeli już dochodzimy do takiego punktu, to naprawdę wszystkie dzwonki alarmowe powinny nam się włączać. I w ogóle takim ludziom, którzy już tego doświadczają, my nawet nie powinniśmy głowy zawracać odchudzaniem, bo w tym momencie najważniejsze jest, ich celem powinno być zrobić wszystko, aby poprawić ich wrażliwość na leptyny, bo jeżeli nie, to te osoby za chwilę mogą skończyć z otyłością olbrzymią. Jak już przekroczą
100 kilo, 120 kilo, to już naprawdę może zacząć lecieć im z górki. I niestety tym, co sabotuje zachamowanie tego zgubnego procesu, jest nasza kultura, jest nasze społeczeństwo, które nie potrafi docenić tego, że jakiś grubas, taki konkretny grubas stracił, załóżmy, 2 kilo. Nadal będą śmiać się, będą kpić z takiej osoby. Jeżeli człowiek o masie 125 kilo stracił, 5 kilo waży 120 kilo, nadal jest grubasem. Nikt mu nie będzie przyklaskiwał, gratulował, nikt mu nie powie, że dobrze wygląda. Podczas gdy właśnie ta utrata tych 5 kilo, drobna utrata, 3 kilo, to cofnięcie się jednego kroka wstecz jest tym, co jest najcenniejsze. Niewielka utrata masy jest tym, co poprawia naszą wrażliwość na leptyny. Do tego powinniśmy dążyć. Czyli tak naprawdę zawsze powinieneś się bardziej cieszyć z utraty 2 kilo, to świętować jako sukces, 2-3 kilo. To jest mega sukces, który warto świętować. Ale niestety otoczenie nie docenia tych naszych drobnych kroczków. I ty też przez to nie potrafisz doceniać. To jest problem. Nie potrafimy się cieszyć z tych drobnych sukcesów, które tak naprawdę są tymi najważniejszymi sukcesami, kluczowymi sukcesami. Gdybyśmy nauczyli nagradzać siebie i cieszyć się tymi drobnymi sukcesami, być może łatwiej byłoby nam wytrwać na tej drodze. A tak naprawdę właśnie te drobne sukcesy są tymi najwartościowszymi, dającymi nam największe szanse na poprawę przemiany materii, poprawę tych wszystkich parametrów niezbędnych do dalszego, prawidłowego i trwałego odchudzania. I tak jak powiedziałam, bardziej niż zwracanie uwagę na utratę całkowitej masy, zwracajmy też uwagę na zmianę proporcji. Czyli chcemy, aby masa mięśniowa nam przybywała, pomimo że tak naprawdę to umniejsza naszą całkowitą utratę wagi. Bo jeżeli stracisz kilogram tłuszczu, a zyskasz kilogram mięśni, twoja waga nic nie drgnie. A tak naprawdę to jest ten moment, którym powinieneś świętować. Bo właśnie takie zmiany świetnie rokują na przyszłość. Zwiększając masę mięśniową, tutaj podwyższasz całkowitą przemianę materii, zapotrzebowanie na kalorie. To powinno być twoim sukcesem, bo wtedy zjesz tyle samo, jedząc tyle samo będziesz chudła. Napisz mi w komentarzu, czy chcesz, abym kontynuowała tę serię, to wtedy bardziej szczegółowo jeszcze omówię wiele zjawisk, które tutaj zasygnalizowałam. A dziś już dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.